Okej, dzień dobry. Tak, jest, spektatorów jest za dużo niestety. Kikniemy Crasha niestety, niszczyciela. Mamy cały czas chaos organizacyjny, jakby co. Dołączył się ten biedak, co chciał? Moment. Jesteś tam? Dajcie mu się dołączyć. Hasło jest bomba. Zrobimy mu osobną drużynę. Niech sobie tam siedzi na wózeczku. Przez... O! Ha, Jezu, sorry. Tak, B... Hasło bomba. Crash jest. Sio. To jest Crash, to ty? Bo nie wiem. Moment. Żeby dać mu większe echo. Możemy mu dać większe echo. Mangusa, to ty? Coś tam też czytam przez suby. Czytam, zapomniałem o nim, przepraszam. Bomba napisane. Tak, tak, tak jest hasło. To jest to tutaj. Tak, odcinek XD HK próbuje zagrać. Loguje się. Że doktoranta już nie, nie, na razie jest chaos, mówię. Jak kiedyś się dorobimy menadżera tych gier, no to będzie się robiło układy, tak? Że trzy osoby są w kolejce. Jest, dobra. Tak, żeby było ciekawie, damy mu ekonomię dwa razy. Jak będzie mały boss jeżdżący po planecie? Jeśli się w ogóle zaloguje. Okej. Okay. Nie, nie, to nie ma być sprawiedliwe. Okej, okay, bo mimo wszystko jeden mózg jest lepszy niż trzy mózgi, które kontrolują armię. Okej, okay, dajcie ready. Więc drobne zmiany. Jeśli to są kwestie odległości planet i tak dalej. Czekamy na XDHK. Jest 3 na 1. Niech ma 3. Nie, nie, dostanie 2. Wystarczy mu. Jak będzie sprytny i zabije kogoś, będzie miał większy od razu... Może być bogiem małym. A? Okej. Okay. Wytłumaczcie mu, żeby dał ready. Ty, ktoś wyszedł faktycznie. A to dobrze, to moment. Jak przenieść teraz ludzika? Moment. Kurczę, moment. Oszaleję. Czy jak usunę team, to się nie przeniesie? Zobaczmy. Dobra. Jest. Ok, go. Ok, mamy. Dobra, jest start. Tak? Dobra. Hej, udało się. Zieloni, żółci, chyba niebiescy. Tak, powtórzmy historię, więc tak, mamy
piątą minutę materiału. Ech, niedobrze. Będziemy musieli to jakoś inaczej ogarniać. Mamy mały układ początkowy z romantycznym księżycem. Został powiększony. I to całkiem sporo. Gracze tak szybko się nie spotkają, jednak surowców mają bardzo mało, więc domyślnie jest takie coś. Bardzo istotne jest zajęcie Snickersa 6. Przepraszam, ale chciałem tak naprawdę powiedzieć Kazimierza Stalowego 62, który krąży sobie na obrzeżach układu, razem z wielkim stalowym gigantem. To jest dużo problemów z tym związanych. Ważny jest Kazimierz z tego powodu, że w tej grze istnieje takie coś jak otwarcie bramy lądowej, gdzie można przenosić jednostki wrotami wymiarowymi między dowolnymi miejscami, które nie są na orbicie. Okej, czekam, aż gracze ogarną. Okej, ogarnęli. Uwaga! Trwa lądowanie bohaterów. Niebiescy razem, żółte rodziny rozbite. I, jeśli widzę dobry kolor, no to są chyba biali. Też rozdzieleni jak ci... A, odpuścimy sobie wspaniałą sztukę porównań. Więc tak, widzimy, że zaczynają budowę. To nie jest takie głupie, ponieważ każdy z dowódców generuje jakieś ilości metalu chyba nawet, więc... Ktoś mi, że niebiescy to są. To są niebiescy? No właśnie, patynowi to jest ładniejsze słowo. Widzimy, wszystko jest dużo większe, tak? Tam było, poprzednio było troszkę taka piaskownica. Teraz ta planeta ma przyzwoite rozmiary. Można tu toczyć niezłe boje. Nie wiem cały czas, trwa balans nad czym. Czy gracze powinni zaczynać razem? Trzeba ją dużo jakoś ładniej wyrzeźbić, tak jak Pan Bóg przykazał. Zrobić Polskę jako kontynent, na przykład od morza do morza. Przesmyki i tak dalej, to zobaczymy. Będziemy chcieli dorzucić większą ilość graczy. Mi się wydaje, że jutro spróbuję, odważę się zagadać do twórców. I wydaje mi się jednak na tym etapie, że ważniejsze jest, jak goście są rozdzieleni, ponieważ mogą ogarnąć większy teren, jeśli chodzi na przykład o zasoby. Czemu dwie drużyny są żółte? Widzę, że każdy ma problem, nie? Dobrze, też nie cieszę, że nie. To jest patynowy, to jest żółty i to jest zielony. Okej, widzę, że trwają już tymczasem pierwsze podboje kosmiczne, tak? Patrzymy na nazwiska graczy. Jest Huberto w żółtych. Huberto mniej więcej ogarnia. Zobaczymy, czy ktoś mu się przeciwstawi. Więc mi się wydaje, że póki co, biorąc pod odległości i nikt nie chce rushować, każdy powinien zająć sobie szybko orbitę. Będziemy śledzić wskaźnik, z uwagi na to, że jest niemało, produkcji metalu. Teraz bez większych problemów jest wyrównany. I czekamy na pierwsze potyczki. Fabryka lotnicza dla zwiadu. No i proszę, widzimy pierwsze podróże. Małe i... duże. Tak? A nawet... chyba bardzo duże. Okej, czas otworzyć drugi front zwany tym, więc będziemy sobie śledzić różne rzeczy, a my wchodzimy tutaj. Okej, jak ktoś teraz dołączył. Grają 3x3x3. Zagadamy z twórcami następnym razem i dołączymy więcej drużyn. Bo widzimy, jaki to jest mniej więcej endgame. Endgame polega na tym, żeby opanować stalowego giganta, zadbać o ekonomię na sowieckim drugim i wykurzyć konkurencję. Tyle. Pytanie, w ilu graczy to ma sens? Będziemy testować. Chciałem tu wrzucić jak najwięcej. 5 drużyn byłoby fajne, powiem. Czy będę śledził nowego RTS-a? Pyta Marcin, Frozen Giant. Nie, co to za nowy RTS? Czy będzie korekta na Bitcoina? Harris pyta na tubie. Okej. Więc cisza przed wojną. Mamy drobne starcie, z tego co rozumiem. Tutaj, nie, to była fabryka lotnicza. Ale tak. Zostawmy Ziemię w spokoju. A my rzućmy okiem na poszczególne planety. Więc widzimy żółtych. Widzimy, że nie otwierają wrót. Wrota, podejrzewam, mają duże wymagania, jeśli chodzi o energetykę. Tak? Nikt nie pokusił się cały czas o odwiedziny na Sobieskim, który jest z tym Eldorado, a tym bardziej na Kazimierzu, który jest teraz już tylko miejscem, które będzie musiało wypełnić swoją powinność. Więc rzućmy okiem na razie te dwa pola bitwy i tyle. Więc tak, ziemniaka można uzbroić. Można uczynić go latającym kamieniem, który w coś mocno pierdzielnie. W razie czego.
Kiedy im pokażę, jak się gra? Ja sam nie wiem, jak się gra. Będę musiał zagrać z nimi raz. Zgadzam się. Okej, okay, mam jakieś małe spiny? Małe, bardzo drobne spiny, ale nic się nie dzieje chyba. Dodajmy jeszcze, właśnie, warto powiedzieć o tym, w której to minucie, piątej minucie gry, że zabicie generała poprawia ekonomię osoby, która go zabiła. Okej, okay, jakieś drobne tutaj spinki. Czy wszyscy osiągnęli orbitę w ogóle? Mam wątpliwości co do patynowych. Chociaż nie, widzimy, że coś lata w kosmosie. Mają, oni się chyba uczą. Tak, stworzą myśliwce latające na orbitę, spoko. Jezu, podoba mi się to napięcie w tym... w grze. Bardzo ładnie widzimy, patrzcie, jak ładnie widać z daleka. Zasięgi widzenia i wszystko na innych ciałach niebieskich, to jest świetne. Daj zasoby na 5, bo się będę uczył. Hmm. W katalogu z grą jest piciek serwer Exe. Wystarczy dobrze skonfigurować skrypt, na sobie odpalić serwer na więcej osób. O! Dziękuję. Kto go odpali? Będziemy musieli gdzieś wynająć coś. To brzmi, podoba mi się ta koncepcja. Okej, sprawdźmy jeszcze tak. Okej, widzimy, że jest ktoś tutaj i widzimy kto. Chyba nawet dwie siły postanawiają w końcu uderzyć w Eldorado. Metalowy cały jest pod zasięgiem. Moim zdaniem istotne jest mimo wszystko go zająć i mieć tutaj otwarte wrota. Tak? Ale rzućmy okiem tutaj. Nie czekamy na przybycie nowych gości. Rzućmy moje mocne przedstawicielstwo na tym. Na Snickersie. Snickers jest istotny. Jego można szybko zająć i on jest ekonomicznie bardzo bogaty, tak? Niech tu jeszcze nie przyleciał. Ok, mamy pierwszych przedstawicieli, to są jednostki budowlane. Ekonomicznie, to jest ważny wskaźnik. Idziemy mniej więcej łeb w łeb z przewagą żółtego. Żółty, domyślamy się dlaczego. Zajęcie księżyca daje im dużo. Zobaczymy, jak poradzą sobie teraz zieloni, że prawdopodobnie sporo zainwestowali w tę przygodę. Zaczynają od tworzenia jednostek defensywnych. Bardzo mądrze, gratulujemy decyzji. Zobaczymy, co z niej wyniknie. I mamy pierwszy transfer. Na stalowego. Okej. Okay. Tymczasem powoli zaognia się sytuacja. Widzimy skuteczną próbę tutaj opanowania orbity. Czyli widzę, powoli gracze inwestują w rozwój na wszystkich warstwach strategicznych. Tu widzimy te, na przykład planowe trasy patrolowe. I czekamy na to, co się podzieje. Aha. Widzimy skok żółtych. Inwestycje żółtych na razie procentują. Zieloni w drobnym zastoju patynowi rozwijają się dalej. Widzimy, że tu powstaje sieć czego? To jest chyba obrona przeciw... Tu prawdopodobnie będą chcieli stworzyć w przyszłości jakieś centrum, bo to są jednostki obronne orbitalnie, to jest mądra decyzja, tak? Będą zabezpieczeni przed takimi głupimi irytującymi atakami. Idzie i zwróćmy uwagę tymczasem, uwaga, uwaga. Pełne uzbrojenie księżyca przez żółtych, tak? To jest plan na wiele lat, to jest plan, który będzie ich sporo kosztował, ale widzę, że gdzieś się nieźle dorobili. I zobaczmy, co się gdzie dzieje. Okej, okay, widzimy zielonych, których inwestycje zaczynają... Niedługo przynoszą zyski, tak? Inwestycja w kopalni na tym będzie ważna. Muszą ogarniać, co się dzieje. Hej, ogarniają, patrzcie, jak ładnie. Nie widzimy, widzimy coraz mniej jednostek, które sobie po prostu nie żyją. Czekamy na pierwszych przybyszów na stalowym. I będą to patynowi, to jest ciekawe. Widzę, że każda drużyna wybiera sobie ten... jakieś ciało niebieskie. Okej, okay, więc... Czyli to będzie wielki ziemniak śmierci. Zobaczymy, jak latająca mała stacja bojowa i punkt wypadowy może być fajnie. Tutaj na razie spokój, tak? Ta sytuacja mi się podoba, tak? Tu powstają jakieś armie. Okej, okay, tu będziemy widzieli walki pomiędzy lotnictwem a marynarką, być może.
ale nic jakoś super groźnego i istotnego. Widzimy bogate inwestycje niebieskich. Tak? One są chyba troszkę zbyt wcześnie. Muszą się dogadywać. Zobaczymy, jak żółci wykorzystają swój potencjał tymczasem. Czy będą na przykład pokuszą się uderzenie na tego, tę planetę? Jakby skupili się, to zobaczymy tutaj, na wykresach, że wydajność niebieskich, zielonych jest strasznie słaba. Oni się bardzo męczą. Podejrzewam, że to jest jakieś komunistyczne niezgadanie się. Jakby dali skończyć sobie teraz tej kopalni, to można nazwać, mi się wydaje, że zaprocentowali. Tymczasem. Okay, budowy. Akcje i tyle. Myky, syny, ty wypytasz rok temu. Tak, 2 lata temu robiliśmy to samo. I to zginęło. A teraz mamy lepszą motywację. Kto kradnie jednostki? Tak, to jest dużo dramatów. Gracze się muszą bardzo dogadywać w tym wypadku tutaj. Więc widzimy, w co inwestują żółci. W armię gwiezdną. Mi się wydaje, że to jest słuszna decyzja. Coś tu się dzieje, jest jakaś śmierć. Nie, to nie jest śmierć, to jest po prostu centrum kontroli lotów wrzucające jednostki na orbitę. Zobaczmy, jak ten podbój gazowego chyba powstała. Znaczy, nie widzę cały czas tego jednego zbieracza. Czy on już powstał? Chyba powstał. Wydaje się nieskończone, ale może tak, nie, to są tylko kolory drużynowe. I zobaczmy, czym to zaprocentowało. Widzimy, że jest mały skok. U żółtych tymczasem zastój. No i powitaliśmy pierwszą rodzinę, tak? Widzimy, postępują bardzo zgodnie z zasadami. Jest otwarcie. Jest pięknie. Zabudowa ochronna, tak? Zabezpieczenie miejsca. Prawdopodobnie w tej grze, biorąc pod uwagę, jaki jest teraz poziom zabudowy, zobaczymy broń nuklearną w akcji orbitalną. To może być bardzo fajne. Cały czas nie ma otwarcia, ale to pewnie jest związane z wymaganiami energetycznymi. Zobaczmy, czy ktoś tutaj... Mamy jakieś transfery. Okej, może być bardzo ciekawie. Bo dołączają kolejne rody. Można by Dune zrobić. O. Swoją drogą. Więc trwa wielka wojna pozycyjna. Tylko, że w tej grze mamy ten system ucinający. Wojna pozycyjna jest do tego momentu, dopóty ktoś nie zacznie instalować... to bardzo ładnie jest uzbrojony ten ziemniak. Z wielki, długoletni plan budowy, ale on może zaprocentować. To jest jakby nie było bogate, małe ciało niebieskie. Tutaj może zaboleć naszych towarzyszy. Chyba ktoś tu ucierpiał, bo widzimy, że są uszkodzone jednostki. Ktoś tu chyba ich zaatakował. Ja to musiałem przegapić. Oho. Jezu, widzimy ten cień stacji orbitalnej z Wowrogi. Widzimy bardzo ładną taktykę. Zieloni kontra żółci i patynowi. Gdzie tak będzie atak orbitalny. Tylko potrzebują prawdopodobnie, w tym momencie brakuje im podglądu na pole akcji. Nie, widzą wszystko. Jezu, jeszcze jakiś myśliwiec ich tu męczy. To jest stacja atakująca jednostki naziemne. No i, więc tak, żółci ciągną. Więc tak, rzućmy okiem na rozwój. Okej, żółci nadal cisną. Niebiescy mają jakiś problem. Warto zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę, jaki mają problem. Oni ucierpieli z tego powodu, że nie mają tutaj żadnego systemu rozwoju. Natomiast mają przedstawicielstwo tutaj. I to też stoi troszeczkę w zawieszeniu. Mi się wydaje, że powinni zainwestować jednak w naziemny rozwój. To znaczy, ta planeta jest biedna, ale nie totalnie biedna i ma jakieś swoje cuda. Widzimy, że żółci tym bardziej nie... Jak żółci teraz otworzą to przedstawicielstwo... Teraz uwaga, będzie wielki game changer. Żółci mają bardzo mocne... O Jezu. Bazy na Snickersie. Tak, jest mnóstwo czołgów, oni się czują świetnie. O!
widzimy, że jest jakieś połączenie. Czy to jest połączenie? Tak. Ze stalowym. Więc co z tego, że Patynowi byli pierwsi, skoro zaraz zostaną, uwaga, wychodzą, zmiceni. Że mylę kolory. Mylę kolory, absolutnie. Nie mam zamiaru się nawet usprawiedliwiać. Ja tutaj dziaduję strasznie. No dobra, czyli tak. Widzimy znowu chyba dominację drużyny z Huberto, jeśli dobrze widzę. Tak, rzućmy okiem. Tak, rozpoczynają teraz ekspansję. Oni wygrają. Nie widzę innego w ogóle, innej opcji. Chyba, że zaskoczą nas czymś. Myślę, kto? Próbuję zobaczyć, która drużyna jeszcze ogarnia. Możliwe, że jakiś... Nie znamy tych zakulisowych gier. Czy ktoś tu kradnie jednostki. Tak? Mamy takie romantyczne tutaj wizje systemów broniących tych pięknych, zielonych, zniszczonych, zaoranych pól. Czy to jest mądra inwestycja? Czy przepierdzielanie budżetu unijnego? Ha? To są te super pytania. Mi się wydaje, że to jest absolutne palenie jakiegoś hajsu. To są drogie instalacje, one powinny chronić jakieś obiekty, które mają znaczenie, tak? Chronią pastwiska. To jest strasznie ciekawy temat. Tymczasem zobaczmy, jak... Okej, no i mamy, widzicie, otworzenie przyczółka, zaplecze budowlane, zaplecze ten radarowe. Żółci, widzimy, że wiedzą tutaj dużo o tym miejscu. I jedyna śmieszna sytuacja jest taka, że jednak orbita jest tu mocna, więc to zaoranie może być śmieszne. Ziemniak tymczasem na stówę ma się całkiem nieźle i on jest tutaj istotną bazą, którą ciężko będzie ścisnąć, tak? Te wszystkie siły będzie można bardzo łatwo przerzucić w różne części systemu. Pojawili się tymczasem, nie no, żółci, tak? No to mówiliśmy, tak? Widzimy, że to jakaś walka z żółtymi. Bardzo ładne rozbicie ich fabryki. To nie śledzimy tych transferów orbitalnych, tak? Okej, ale zieloni coś widzę, nie dali sobie jednak w kaszę dmuchać. Dziwię się, że nie dysponują, tylko teraz tak. Wszyscy są w drobnym spięciu i boję się, że żółci... Nie, dobra, żółci to jest dominacja totalna. To jest kwestia czasu. Mamy zielonych patynowych. Wydaje mi się, że zieloni są bardziej ogarnięci. Patynowi tutaj... Jakieś starożytne centra energetyczne. To są... oni się uczą, tak? Bo to są fabryki pierwszego poziomu. Niezabezpieczone orbitalnie, więc one tu mogą być łatwym celem. Właśnie najciekawsze jest to zjawisko tutaj. W sensie to jest wspaniała siatka obronna. Ja bym na ich miejscu na przykład... Mi się wydaje, że to jest logiczne. Można, proszę się poprawić, żeby tu budować jakieś strategiczne obiekty. Zobaczymy. Oho. Bitwy morskie. O Jezu. To są żółci ich potęga. Lewiatany kontra jakieś motorówki ratowników morskich. Tak? To będzie piękna szarża. Czyli nie tylko rozwalanie planet. Że na stalowego już patrzę, przepraszam. Nie no, to jest masakracja. Tak, słuszna uwaga, przepraszam. Ale... Mamy też zielonych. Moment, moment. Będzie wielka wojna o stalowego, podoba mi się to. Są jednostki są na biegunie. Ach, to będzie ciekawe. Dobra, zostawmy sobie podgląd. Jeszcze jest to przedstawicielstwo orbitalne patynowych. To jest dobre, bo mi się wydaje, że wykurzone zostaną... Mikołajki zostaną szybko zmiecione. Tak, bo co komu to szkodzi? Okej. 18 minuta. Ostatnio udało się doprowadzić do finału w 25. To jest bardzo dobry czas. Zobaczymy, czy ta gigaflota zielonych, czy ona się pokusi do ataku na patynowych. Analiza. Nie, to jest wojny robaków i żółci. Mi się wydaje, że żółci tylko czekają, żeby... Tak płynie wielka flota Amerykanów. To, co im tutaj stawi czoła, to jest kilka orek. Wyrzutni torpedowych. To będzie masakra. To będzie bardzo bolało. Patrzymy, czy tu mamy jakieś spiny. Nie mam ją jeszcze. Okej, okay, Jezu, dojdzie do spiny. Jezu, to będzie piękne. Mamy więc potyczkę żółci patynowi i żółci niczym ci Niemcy. To jest tylko wąski przesmyk, ale chyba nikt nie jest gotowy na to. Tu powstaje wieżyczka przeciwlotnicza. Więc to będzie piękne wbicie. Uwaga! Żółci prowadzą wojnę na dwóch frontach. Tak, widzimy, że zieloni spieprzają.
Okej, jest wbicie. Dodajmy, że to mamy ważnego gracza, który w żaden sposób chyba nie może zostać ewakuowany. To może być dobre, uwaga. Jak pierdziel... Jezu, to będzie dobre, uwaga. Tu mamy trzystronną bitwę, gdzie ta flota może polec, ale to są dobre statki, więc zobaczymy. Trwa pościg, okej? Okay. Patrzcie, jak spieprza. Jak to dupnie. Włączy się ten bonus energetyczny, który sprawi, że dostaną kopa ekonomicznego. Uwaga, są dramatyczne ostatnie chwile. Czy uda mu się uciec? Jak muzyka daje, uwaga. Jest, mamy to. Pada pierwszy dowódca. Jest piękne wycofanie. Zwróćmy uwagę na skok energetyczny żółtych, który pewnie zaraz dojdzie do skutku. Ta flota się też znakomicie broni. Tak, nie ma ucieczki do Argentyny. I tym samym zieloni tracą przedstawicielstwo na stalowym. Zostało to tutaj... Oj, dobra. Tutaj prawdopodobnie żółci odkryją tą czarną strefę kolegów patynowych. Tak? I widzimy, patrzcie, ładna, zsynchronizowana akcja myśliwców. I żółci przejmują kontrolę. Że muszą całą drużynę zabić, żeby zostać boosta. Aha, okej, dobra. Dzięki za info, kojonek. Dobra, czyli ten boost nic nie daje. Jakby nie ma tego boosta zapowiadanego. Dobra, tutaj jest dominacja. Na razie to odpuścimy. I liczmy na szybkie przeskanowanie, co się dzieje. Więc tak, mamy podobną sytuację jak poprzednio. Zieloni walczą z patynowymi na tym swoim jedynym globie. Sytuacja... Tak, żółci definitywnie opanowali też gazowego giganta i rozpoczynają zabawę ze swoją... Oni prawdopodobnie teraz są zbyt pochłonięci. Nie. Powstają tu proste fabryki, zaraz tu ruszy produkcja i będzie dobrze. Mają Snickersa, który staje się małą stacją bojową w kosmosie. Porzucili chyba ten plan 5-letni budowy wielkiej sieci obrony orbitalnej na orbicie tych dział. Analiza. Dobra, mamy tutaj ten odpadek. I widzimy, że to był wielki cios dla zielonych. Czekaj, że gazowy gigant coś nie tak. Damy go bliżej. Damy gazowi za daleko, mi się wydaje. Chciałem, żeby był takim Eldorado trudnym do osiągnięcia, ale podejrzewam, że transfery są na niego ciężkie. Okej, mamy jeszcze tak, tam ostatni przyczółek tutaj, który po prostu będzie omijany. Ale raczej to zostanie dojechany za chwilę. No i co? 22 minuta. Zobaczymy, czy żółci zrobią to. Czy przystąpią do prac nad miażdżycielem. Jest tak. No tu są takie słodkie próby. Widzimy, że system obrony... Aha, dobra, to nadal żółci. Dobra, żółci się ewentualnie bronią też przed śmiercią. Obrona przeciwnuklearna. Dobra, żółci są dominatorami. Tak, to jest koniec. Widzimy smutnych patynowych. Smutnych zielonych, którzy budują, to może być słodkie, obawiam się, że to zdechnie, to jest słynny Heliosik, chcielibyśmy go zobaczyć w akcji, ale no widzimy, jak to wygląda. Odrobinę rośnią patynowi, zastanawiam się, co się dzieje, pewnie zainwestowali w jakieś ziemie odzyskane. Na dobrą sprawę to przedstawicielstwo żółtych tutaj jest małe, tak? Więc można by się jeszcze odbić. Nie śledzi oczywiście cały czas transferów orbitalnych, które widzimy trwają. Są tu jakieś próby angażu. O! Powstała wielki plan rozbudowy sieci energetycznej i stąd jest ten wzrost pewnie, który obserwujemy. Więc tymczasem czekamy na... Jezu, tak, jest zabudowa. Czekamy na pierwsze wichajstry. Czy kogo się tu możemy spodziewać? Coś tutaj się transferuje. Uwaga, tymczasem mamy to dojście, o którym mówiliśmy, ale widzimy, te siły są potężne. Tej siły już nie powstrzymacie, tak można powiedzieć, niestety. To zaraz zobaczymy wejście. Tak, jest bardzo ładne w miejscu. I to jest walka Artemisów, czyli... stacji bojowych, tak? One sobie bardzo skutecznie radzą z myśliwcami. Tu coś zostało podziabane, ale... To już tyle. To była ostatnia, mi się wydaje, wielka bitwa, gdzie mieli szansę troszkę zaszkodzić przeciwnikowi, bo stracili tych Artemisów kilka. Okej, w tle bije dzwon.
Co to się strzela tutaj? Stateczki. Zieloni się jeszcze biją z patynowymi. Tak. O Jezu, dobra, to jest ciekawa sytuacja. Mamy orbitalnego uciekiniera. I uwaga, czy tylko dostrzegą te wielkie omegi? Tak, dobra. Pada zielony kolejny. I z tego co widzimy, jest dobra. Ogarnięty ruch, żeby tego nie robić. Tak, wielki cios. To już jest teraz Argentyna 2020. Nawet nie wiedziałem, że te giganty mają opcję, żeby tutaj ten... To może być drobny zwrot akcji. Jakby patynowi pocisnęli zielonych i dorwali prezesa, dostąpiliby zaszczytu skoku energetycznego. Okej? Okay. No ale tak, cały czas... Żółci są chyba gotowi w każdym momencie, by to zrobić. Zobaczymy, jakby teraz... Tu gracze muszą sobie zdawać sprawę, tak? Chyba widzę, że te statki mają szansę na dorwanie tego prezesa. Tak, trwa tutaj wielkie polowanie na niego. Zaraz padnie biedny, ostatni zielony. Co to za słodkie stworzonko? Gdziabie tym kapciem z orbity tego robaczka, nie? Znaczy co, wielkie plany padły. Tu była budowa tego całego latającego Zeusa, czy jak on się nazywa. On zaraz padnie. On gdzieś tam próbuje jeszcze... O Jezu! Przyjaciele mu pomogli. Jest jaki to jest... Patrzcie, co się dzieje tutaj na orbicie w ogóle. Jak to wygląda? Żółci? Długo nic? Patynowi? I w gruz. Okej, okay, wystrzelony... jakiś wystrzał orbitalny. Moment. Czy my jesteśmy to w stanie wyśledzić? Nie, to jest orbitalny radar. Fabryka powietrzna i... Uwaga, powstają. Jakie jest tempo? Rusza budowa klamer spinających naszą gwiazdę śmierci. Czy coś ich powstrzyma? Tak, w tym momencie jedyny sens jaki jest, to jest upolowanko tego zielonego. Czy raczej to jest teraz kwestia czasu. Więc przekraczamy tą grę. Ciekawe, czy w 30 minutach udaje mi się zwinąć. Rzućmy okiem. Mają 100% wydajność. Teraz w tym momencie to kwestia przerzucenia odpowiedniej ilości budujących. Chyba tyle. Że mogliby ich konwencjonalnie... Absolutnie nie, żółci się bawią. Tak? Trwa jakieś oranko stateczkowe. Tak? Jest próba zapolowania tego ostatniego dowódcę. To jest wyżnie orbitalne. Czy on jeszcze poleci? To są walki robaków, no i podczas gdy niestety żółci chcą to wszystko skończyć. O, piękne to jest. Okej, robak gdzieś odleci. Dobra, nie, dobra, żółci to już jest koniec. Tak. To już jest GG. Czekamy na nieuniknione, czekamy na uzbrojenie. To jest ich ziemniak na przykład. Tego jest dużo, tak? Czekaj, Hazel pyta. Głupia sprawa, mówiłem, że angielski będzie zaraz. Powiedziałem, że może będzie wieczorem. Mam nadzieję, że nie powiedziałem nic z pewnością. Powiedziałem, że nie dam rady niestety. Ale musi być, no. Okej, okay, czekamy na uzbrojenie. Czekamy na wystrzał. Jeszcze zobaczymy, no. Czy będzie ten skok energetyczny? Co to za odgłos? Hawkins. Moment. Słyszycie to? Co jest? Że grafika się powie.
No nic, więc w tym momencie co? No, znaczy raczej bitwa o drugie miejsce nie będzie miała miejsca, ponieważ no to widzimy ten... Kurde, no ciekaw co knują Patynowi w sumie, tylko oni są chyba też w jakimś impasie niestety energetycznym. Nawet żółci teraz zaangażowali olbrzymie siły. To jest chyba niestety umieralnia w tym momencie. Szkoda, że nie pokuszą się jeszcze o walkę z tym biednym tutaj generałem. Tak, no i czekamy. Więc od endgame'u dzieli nas stworzenie, widzę, że się nie spieszą niestety. No, pięciu klamer tak naprawdę. Wystrzał i tyle. Bo wygląda to następująco, tak? Żółci tutaj zabudowali kompletnie przestrzeń. Czy zabudowują, no trochę im zajmie. Czy żółci atakują Patynowi? Oj, przepraszam, przespałem. W którym miejscu? Jest tutaj, najazd. Okej, dobra. To są te bezsensowne instalacje orbitalne. Tak, to jest ta surpryza. To będzie ciekawa walka morsko-lądowa. Tak? Żółci sobie... Czy nawet nie otworzyli frontu, no. Jest bardzo ładna bramka. No i tu jest wjazd na bazę. Tak. Zobaczmy, gdzie pingi nas oprowadzą. No tu jest cierpienie, tak? To jakieś próby budowania antynuków, Hawkinsów. No, spoko, spoko. Uwaga, będzie chyba konwencjonalny dojazd. Tak? Bo widzimy, że został dostrzeżony tutaj dowódca. Myślę, nie wiem, czy ktoś kontroluje tę armię, ale chyba kontroluje. Są kierowane rakiety. Tak, nie, oni są nietrzeźwi. Oni odpuścili tutaj prezesowi. Tak, może jak im się skończy gleba. Ciekawe, nie? Że bez balansu... Balans teraz polega... Czy ciężko mi powiedzieć, tak, co to znaczy balans. To jest chaotyczna gra, asymetryczna 3x3x3, tak? Oj, ból energetyczny to jest. No i podjęcie walki z flotą. Mi się wydaje, że rzuci totalnie bawią. O Jezu. A dobra, tak, żółci namierzyli. Okej, okay, czyli o to im chodziło. Bardzo ładne. Okej. Okay. Patynowi tracą dowódcy. I to była w sumie dobra taktyka, tak? Bo oni tym samym wyeliminowali wojskami lądowymi tą cyrkową instalację antyorbitalną. Tu w ogóle coś ciekawego się tworzy. Jest próba wystrzelenia bomby nuklearnej, no. Fajnie, fajnie. Rzućmy okiem teraz tak. No, nie spieszą się żółci z budową, ostatnio dużo szybciej budowali. Że balans pod jednym skilla graczy. Nie no, balans skilla graczy to inna sprawa. O Jezu. O mój Boże. Żółci przybyli. Tak, żółci chyba konwencjonalnie chcą wykończyć. To jest już jak kotek się bawi z myszką, tak? Tu widzimy ten 2000 jednostek przyrostu produkcji metalu kontra zero, kontra nic. Jest ten chmara. Gdzieś tam jest ten prezes? Nie wiem, czy on gdzieś poleciał. Chyba poleciał gdzieś. O Jezu. Dobra, to jest spektakl już. To już jest bicie dzieci. Wojna Polski z Chinami. Tak. O Jezu. Gdzieś pewnie prezes sobie lata w chmurkach. Tak, dobra, prezes sobie leci. Dobra, on tam przedłuża agonię. Nawet nie wiem co powiedzieć, no to jest już bicie, tak? Widzieliśmy od początku dominację żółtych.
Oni śpią. W sensie częściowo, że tak... Więc co im tu zostało? Troszkę tych patynowych tutaj zagonionych. Nie, to jest totalna dominacja. Tak, jeszcze tak przejdźmy. Produkcja metalu, produkcja energii. Produkcja jednostek. Zaczęli produkować teraz armię. Jednostki walczące. Utraty jednostek. I tak dalej. To jest śmierć. Tak, zielony jest w drodze do Rumunii. Z tego co zrozumiałem, jego cel jest gdzieś tutaj. Jak on się tu pojawi, to... To będzie tylko jedno wielkie boom? Aczkolwiek wydaje mi się, że on leci dalej. Oho. Więc została ostatnia baza patynowych na Antarktydzie. Ale no, to są takie no... To jest totalna masakracja. Tak, można ogłosić GG. Ostatecznym elementem GG w tej grze jest oczywiście to. Czyli stworzenie wielkiego działa, który niszczy świat. I chyba właśnie to ruszyło, tak? To jest kilkadziesiąt jednostek budujących ludzkiego poziomu, które budują w tempie... Nie, to jest 10 sekund? 15 sekund? To jest koniec, dobra. O razem. Okej, tu przybyły te ostatni zieloni, tak? Nie wiem, czy tam prezes Unio przybył też, bo on gdzieś tutaj może... On zaraz tutaj doleci chyba. A, leci i żyje. Czyli tak, trzeba będzie przesunąć gazowego giganta. Zastanówmy się teraz nad zmianami. Gazowy gigant bliżej. On jest totalnie na obrzeżach. Tak się go wrzuciło. A, widzimy, że to jednak jest nie zachęca do niego kolonizacji. On jest ważny. Okej, mamy sytuację ile? 4 na 5. I zaraz rusza produkcja ostatniego elementu, ostatniej klamry. To przyjrzyjmy się jeszcze ojczyźnie. Myślę, co powiedzieć. O, pojawił się eksperymentalny Zeusek latający, który chyba jest zapomniany przez wszystkich. Aha, co jest? Patynowi walczą, tak? Cały czas jakieś mają jednostki w budowie, coś takiego. Czy walczą, no tak, że egzystują sobie, tak? Okej, okay. No i to jest ten, to jest śmierć. Tak, raczej tak zostanie. Gwiazdy damy daleko na obrzeżach, żeby się było ciężko do niej dostać, a zbliżymy pozostałe planety. Tak. Okej. Okay. Dobra, co pierwsze dostanie waszym zdaniem? No nie, no co pierwsze to dostanie, tak? Jezu, to za głupie pytanie. Tam jest, patrzcie, świeci. Okej, okay, sytuacja endgame'owa, czyli przy przedłużaniu jednej ogarniającej drużynie mamy coś trwającego 40 minut. Trzeba teraz przebadać tych graczy, zrobić im jakieś analizę fal mózgowych i przekonać się, co tam tkwiło w ich głowach, tak? Ale dominację widzieliśmy od ten. Warto było czekać. Tak, test osobowości. No zdechli, tak? Czy ta końcówka tutaj? Dużo, dużo tematów, także więcej planet. Musimy ustalić, co chcemy w tej grze. Nie chcemy, żeby się przedłużała w nieskończoność.
To jest jeden z problemów, gdzie przeciwnik odlatuje ci domkami i ucieka. Tylko tu jest ta fajna sytuacja, że można eliminować... Tę grę można potraktować w ten sposób, że każda z tych planet jest osobną mapą, tak? To jest bardzo fajna, fajna czterowymiarowa strategia pod tym względem. I możemy wprowadzać warunki końcowe, dodając możliwość eliminacji tych map. I to jest bardzo fajne, tak? Bo widzimy jakiś kres rozwoju. Tam można się było jeszcze z nimi bawić, oni mogliby uciekać, zrobić transfery w nieskończoność tu i tu. Niemniej, no, udało się ich złapać. Więc tak, tuberam utniemy. Pam, pararam, pam, pam, pam. Nie restart, tylko